Cześć, jest ze mną Maciej Danieluk, ja nazywam się Dawid Łasiński, a w tych kilku lekcjach, filmach opowiemy Ci, jak stosować oprogramowanie dostarczone z ekranami ViewSonic. Maciej, czy to będzie trudne? Mam nadzieję, że nie. No to do roboty. Tym razem spotkaliśmy się po to, abym mógł Ci pokazać, w jaki sposób możesz przesłać na monitor ViewSonic obraz ze swojego komputera, korzystając z My Viewboard, gdzie jesteś zalogowany w przeglądarce na swoim komputerze. Pamiętaj, ciekawostką jest to, że możesz to zrobić Ty albo Twoi uczniowie i chcę Ci pokazać, jak możesz to zrobić. Zacznijmy w takim razie od zalogowania się w aplikacji, którą później udostępnimy naszym uczniom. W tej chwili możemy zacząć tworzyć naszą lekcję. Załóżmy, że wpadliśmy na pomysł, aby stworzyć taką lekcję, w której będą brali udział uczniowie. Musimy teraz przygotować swoją tablicę do tego, żeby uczniowie mogli rzutować na nią swój ekran. W prawym górnym rogu znajduje się ikona przesyłania. Kliknijmy na nią. Mamy nazwę naszej tablicy, którą musimy podać naszym uczniom i włączamy w tej chwili możliwość prezentowania przez uczniów swoich ekranów. Przejdźmy w takim układzie do okna przeglądarki po to, by zobaczyć, w jaki sposób uczeń ma możliwość zaprezentowania swojego ekranu. Spójrzmy sobie, co musi zrobić nasz uczeń, aby móc udostępnić swój ekran. Przede wszystkim musi zalogować się na swoje konto, wykorzystując stronę myviewboard.com i na samej górze jedna z ikon pozwala na udostępnianie ekranu. Klikamy w nią. Pojawia się nasze imię i nazwisko, czyli to nazwisko, którym jesteśmy zalogowani. Musimy teraz wpisać nazwę tablicy, do której chcemy się podłączyć. W tym momencie wystarczy kliknąć przycisk Share, powiększymy sobie okno, wybieramy, czy chcemy udostępnić kartę Chrome, okno naszego komputera, czy może cały ekran. Przy całym ekranie mamy możliwość udostępnienia dźwięku z komputera, tak samo jak przy karcie Chrome, standardowo jest zaznaczona opcja pod tytułem udostępnij dźwięk z kart. Wybierzmy w takim razie film, który przygotowaliśmy dla naszego nauczyciela, który chcemy mu pokazać. Klikamy udostępnij, przełącza nas na kartę, w której możemy ten film odtworzyć, a nauczyciel na swojej tablicy otrzymuje powiadomienie, że właśnie uczeń chce coś udostępnić. Spójrzmy, co się dzieje w aplikacji na naszej tablicy. Nasz uczeń kliknął, że chce nam coś udostępnić i w tej chwili pojawia się informacja w prawym górnym rogu, kto i co chce nam udostępnić. Wystarczy teraz kliknąć w to, wybrać ucznia i już jego ekran jest wyświetlony na monitorze interaktywnym. Możemy sobie to okno powiększyć na cały ekran, możemy włączyć mikrofon, możemy też kliknąć na ikonie i wybrać ekran innego ucznia, jeżeli będą chcieli nam coś udostępnić. Oczywiście możemy sobie zrobić z tego zrzut ekranu, wkleić w naszą tablicę, a udostępniony ekran przez ucznia po prostu zamknąć. Przesuwamy to w odpowiednie miejsce i już w tym momencie mamy kolejny slajd do naszej lekcji. To wcale nie było takie skomplikowane. Mam nadzieję, że będziesz z tego korzystał. Uczniowie, wykorzystując swoje urządzenia, mogą rzutować wszystko na monitor interaktywny i w tym momencie Twoja lekcja będzie jeszcze ciekawsza.